Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się naprawdę serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Sorry, że tak długo nie było odcinka, ale nie miałem jak się zabrać do Metal Geara. W sensie, tak się wciągnąłem, to w Hogwarts, to w Soulsy, że uznałem, że Metal Gear na razie zejdzie na dalszy plan. A to jest też gierka długa, co najważniejsze, ale przede wszystkim gierka, którą no trochę zajmie ukończenie jej. Dlatego po dłuższym czasie wracam do niej. Witam się z wami zaraz obok hangaru Battle Geara, który ponoć w jakim stopniu został ukończony. Zobaczmy w takim razie w jakim. Snake. No. Z tego co widzę, to powoli do przodu. W sensie są nóżki dodane. To już widzę, chyba chcę montować. No widać, że powoli do przodu to leci. No. A to było tylko szybkie sprawdzenie, jak wyglądają prace. Bo jak zapowiedziałem, jeśli dobrze pamiętam, bo zapowiedziałem, main target na ten odcinek to danie Eliowi nauczki, gdyż ten ciągle... Ej nie, no co ciągle tutaj mi pokazuje, że jest takie coś. No już bym sprawdziłem, czemu ci się oznaczyło. Gdzieś tutaj, na platformie obok, Eli chce z nami ponownie zawalczyć. Czytaj, chce rewanżu, a my musimy znowu skopać mu dupsko. No i cóż, no, skoro chce, to będzie miał. No, jest Eli. O, skubaniutki! Błyskowym mi rzucił. Gdzie się chowasz? Słyszałem go. O, diament. Ale patrzcie, nie mogę go zdelokalizować tą pigułką. O kurde. No ej, no wcisnąłem przecież! I zdążył skubaniutki. Gdzieś tu leciał. Ale jak było blisko, no. Żebym go złapał. Co mówiłeś? No broni już nie ma. O, jednak ma! Kiedy ją zgarnął? Czy to jest nowa? A nie, dobra, po prostu bierze byle co. Seriously? Ty, Mołotowa? Okej. Okay. Przygotował się, widzę, do walki. Przecież mnie osobiście ciekawi, skąd on to wszystko wziął. Widzę go. Jak on mnie usłyszał? O ty gnoju! Chodź tu! Chodź tu!
Dawaj, dawaj, chodź. Yeah! No i proszę, do 3 razy sztuka. Ale blisko było, żeby nie pokonał. Co, wystarczy ci, czy chcesz jeszcze kolejnego rewanżu, żeby dostać po dupie? Ale cały czas zastanawiam, jakim jest ten dzieciak. Has that brat finally accepted that he lost? Hopefully now he'll be a bit more obedient. Extraction arrived at mother base. Czekaj, co? Daj mi jeszcze stopień. Ten. Czy to było gdzieś tutaj? O właśnie, log. Dawaj logi, co tam było? Aha, przetransferowanie do kwarantanny, okej. Okay. Ale właśnie tu. Zdobyłem jakiś kluczowy przedmiot, jakąś muszlę. Nie, nie to. To będzie gdzie? Nie tu, tylko chyba tutaj. Nie, to nie tutaj. Gdzieś to tutaj mogłem sprawdzać. Teraz nie wiem gdzie. O, w bazie danych chyba. Tak. Control. Muszla Ilaya. Bo kącz, nie, no wygląda jak muszla dla kraba pustelnika. Sprawia, że petrolowe bomby. Petrol to chyba paliwo, jeśli dobrze pamiętam. Broń supportowa i plus children tool available to for develop. Okej. Okay. Co to jest te plus children develop? To mnie akurat interesuje. Zobaczmy. Upgrade Fultona. Jedziemy. Poproszę. Te petrol, bo mnie tak się interesuje, ale zrobię po prostu, żeby było. Ale to będzie świetne. Coś tutaj jeszcze się odblokowało? A, pewnie kolejny upgrade dla bomby. Potem będzie to. A tutaj? No, poza tym chyba nic. Tak mi się wydaje. Dobra. To ja wzywam... Nie, kurde, nie to. Nie, wróć mi tam. Boże. Helikopter, ale chcę go wezwać, żeby mnie stąd zabrał. Poza tym, że mieliśmy dzieciakowi dać spuścić łomot, żeby w końcu ogarnął, że... Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale zmienię też kolorek bazy. Żeby mu w końcu... Żeby w końcu ogarnął, że przegrał, to mieliśmy mu jeszcze... Jeszcze miałem w planach zrobić misję fabularną, żeby uratować tam jakiegoś agenta wywiadu, jeśli dobrze pamiętam. Boże, kiedy ostatnio grałem w tą grę? A pamiętam detail... Taki detalik z opisu misji fabularnej, którą się miałem zająć. Co najmniej miesiąc temu wrzuciłem ostatni odcinek, a kiedy grałem ostatnio w Metal Geara, nie mam bladego pojęcia. Ale co najmniej miesiąc, półtora, jak nie dwa wcześniej. Nie licząc teraz. A ja pamiętam takie coś. Jak? Dobra, sprawdzałem sobie na szybko jeszcze online'owe rzeczy. Niestety niewiele mogę robić, gdyż nawet nie wchodziłem do gry, żeby sobie te dzienne nagrody odbierać. No ale trudno się mówi. Obczajmy zatem misję. Jeszcze kasety mamy jakieś. Zobaczmy, czy to jest coś ważnego. No, jedno jest ważne. Identyfikacja. I background epidemii. O nie, dobra, zostawmy to sobie. Nie, oczywiście nie, niestety też nie przejąłem, nie przeniosłem wszystkich do kwarantanny zarażonych, więc pewnie jakieś inne zarażeniejsze i jeszcze się pojawią. Ale im szybciej wykonam te misje fabularne, które pomogą mi pozbyć się tej epidemii, no to tym szybciej, tym mniej ludzi stracę. Zobaczmy.
Sprawa u korzeni? Jakoś tak bym to przetłumaczył. Uratuj agenta wywiadu, członka, który zdobył informacje na temat epidemii w Mother Base. Dobra, na start oczywiście. Kasetka. Boss, the Intel team's hard at work investigating the cause of that illness spreading through Mother Base. Problem is, a bunch of our agents in the field are still MIA. Progress has been slow until now. We just got a distress call from one of them. He said he's got intel on the origin of the disease. But the PF in the area got to him before we did. There's been no further contact from him, but we know he's being held at the guard post on the western end of the mine. There's still a good chance he's alive. We can't afford to let him die. Right now, he's the only link we have to the root cause of the epidemic. Get our man back, boss. Zamierzam. Okej, okay, czyli on będzie albo na jednym z tych posterunków, znaczy no zakładam, że na posterunku numer 7, skoro miał być gdzieś niedaleko kopalni, to pewnie na siódemce będzie gdzieś się znajdował. No myślę, że koń się tu raczej nie przyda, tutaj teraz bardziej potrzebujemy pieseła, który będzie w stanie wyczuć naszego ziomeczka. Czy chcę mieć ekwipunek? Nie, ekwipunek mam taki, jaki bym chciał. Postaci też nie chcemy zmieniać, na łepetynę sobie dalej nic nie odblokowałem, pojazdu też nie potrzebuję. Dobra, na misję! A, jest w miejscu oznaczone. Nie ta opcja. Czy dobrze trafiłem, że to będzie numer 7? Tak jest. Okej, okay, wylądujemy gdzieś tutaj. No to zaraz dzidujemy do niego. Na skróty ile się da, potem się... Będziemy ewentualnie martwili ewentualnymi problemami po drodze. O, jeszcze. Pogłoskamy pieseła. O, jeszcze się akurat upgrade do śmigłowca zdążył zrobić, XD. Chyba ten właśnie... sorry, ten najszybszy model. Tylko teraz go oczywiście nie ustawię, bo to mogę robić tylko w bazie. Trochę szkoda, no ale... Takie ograniczenie wymyślili, no to... Niestety tego nie obejdę. A nie będę sprzeć specjalnie. O, świetnie, jeszcze miny są. Dobra, czekaj, gdzie on jest przetrzymywany? W takim domeczku. Okej. Okay. O, czyli tam. Dobra, muszę uważać na te miny. I na typów. Sprawdźmy, czy jest ktoś fajny. Ten. Tylko na B. To już w odstawkę idzie. To on tutaj zostanie. Ci dwaj. A plus. Ten też A plus. Czyli tych jeszcze mogę rozważyć. No come on! Jaki prawo mnie zauważył z takiej odległości? Analysis complete. Tu. A plus. Też A plus plus. Znaczy może właśnie A plus plus miałem na myśli, jeśli chodzi o ocenę, a nie A plus. A plus już też muszę powoli sobie odpuszczać. Drugi. Kurde, spudowałem. No, też to go trochę zajęło. Dobra, jeden pocisk przeładować. Nie to, tylko tu. Najpierw ty. Kurde, serio jak spudowałem? A, okej, okay, dobra, nie spudowałem.
O, tam jest ziomek. A to jest nasz ziomek, czy to jest ktoś inny? Zobaczymy. Tu. Jakiś słaby. Okej. Okay. Czekajcie, byli dobrzy. A plus... Ten drugi jest spoko. Tylko zabieramy. Okej, okay. Nikt tego nie widział. Bardzo ładnie. Dobra, spróbujmy tutaj podziałać trochę zwykłym gnatem. No, pokaż rej. O nie, nie wierzę. O, come on, Boże! Tak dobrze szło tym cichcem! Zostaje ten. Mordo. Jest ranny, nie mogę go z Fultonem. A, Flara, okej. Okay. Dobra, no ale pakujemy go do środka w takim razie. Dobra. My lecimy tutaj. Dobra, szybciutko. Nie, nie, żaden fire support. Śmigłowiec tutaj. I jedziemy. Ale patrzcie, nie bez powodu biorę najlepszych z najlepszych. Gościu sam się uratował. Znaczy no, uratował to trochę za dużo powiedziano. Do... Jebany cep, kurwa cymbał.exe. O Boże, co? Co ja zrobiłem? Jezu. O, dobra. Może da się chociaż... Tak. Okej, okay, już mam oznaczonego przynajmniej. Ja pitole, nie wierzę! Kurde, dać się tak załatwić. To przez was tą durnotę zachciało mi się tak latać. No, serio? No, kurde, przestań łepetyną ruszać. Dziękuję. Dobra, przeładuj. Nie jest dobrze. Gościu musiał się przespać. Tak jak ty. A, jakieś ślady intruza, co ty za głupoty gadasz. No, kurde, nie trafiłem go, ale... Nie, budź typa, nie ma sensu. Nikt ci o tym jeszcze nie powiedział. Dobra, zaliczyło. No, come on, no było idealnie w głowę. No, jeszcze tych dwóch. Oczywiście ci mają hełmy, więc nie było, żeby nie było za łatwo. Ten zostaje. Tego jeszcze mogę wziąć. Ten zostaje. Tego możemy wziąć do wywiadu. Ten zostaje. Dobra. Ten zostaje. Ten zostaje. Tego możemy zabrać. Bo akurat to jest ten dział ludzi, którzy mi się dość szybko kończą. To też możemy zabrać.
Poważnie nie wejdzie? Ej! Stary, czekaj! Nie uciek... Jezu! Baranie, co ty robisz? No stary, patrzę się na niego właśnie. Tylko on jeździ jak kretyn. Okej, dobra, porzucił pojazd. No tu jest. O! Dzięki, od razu. O Boże, tam ludzi. No właśnie liczę na to, że dam się go zgarnąć, zanim on w ogóle wsiądzie do tego miejsca, no ale niestety. Ale ludzi jest trochę mało, więc... nie powinni mnie zauważyć. Więc proszę, nawet ten mój fail na początku okazał się nie taki zły. No, szybko zjeżdżaj. Kto go strzelił? A tu są frajery, dobra. Nie, wsiadamy razem z nim. Już. No kurde, jeszcze dostałem, serio? Na sam koniec dostałem. Może było się nie obracać, no. Jak tego śmigłowiec obrywał. Ajajajajaj. Mission complete. And the target safe. Time to figure out what the hell is behind this epidemic. O kurde, Boże, on wysłał śmigłowiec, ale ja mogłem go przekierować jeszcze w drugą stronę. Boże, ale głupota teraz z mojej strony. Dobra, wiem, idzie w dół, bo ludzie chorują. Już, dawać mi informacje, dawać mi fabułę. Amazing, mission complete. That right there is why you're the best boss. The one and only. Nice, ale SK zaliczyło. Druga SK za pierwszym podejściem. Tak, na to oczywiście nie zwracamy uwagi. Dalej. Boss, the intel team member you extracted was DOA. He kept insisting we listen. Right up until his last breath. Oh. The pathogen. And the old man who knows how to treat it. Code talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. It's high time we met this code talker. Okej. Okay. Czyli gościu niestety zginął. No zakładam, że nieważne, czy to przez to, że go zabrałem po tym, jak sam prawie rozbił pojazd, czy przez to, że... czym go zgarnął wcześniej, no nie ma bata i tak by pewnie zginął. To jest pewnie fabularne. Tu pomijamy ludzi. Bo wiemy, kogo zgarnialiśmy. Nie ma sensu oglądać. Im szybciej będę pchał fabułę do przodu, tym lepiej dla mnie. Już się w końcu pozbędę tej choroby. Dobra, 26 minut. We have to stop this disease that's spreading across Mother Base. Select the mission on your iDroid. Nie te misje, te misje. Please select a mission. Okej, Code Talker. Skontaktuj się i wyekstraktuj Koda Talkera, starszego mężczyznę, bądź starca, który wie, jak leczyć patogen nękający MB. Aha. W dodatku do lokalnej, prywatnej, no BF-ów po prostu, wiadomo, siły prywatne, prywatna armia, bla bla, broniących jego posiadłości, gdzie się zalokował, jakaś niezidentyfikowana siła obserwuje całą arenę operacji. Mission accepted. Okej, jak rozumiem, gdzieś tu albo, nie, bo to jest posterunek, to
A tu jest chyba jego posiadłość. To całe. Czyli przez to będziemy musieli przejść. Dobra, go. Zobaczmy. Czy ja chcę brać pieseła, czy może quiet? Nie, wezmę pieseła. W razie gdyby się znowu pojawili skulls, no to quiet akurat się trochę nie przyda. A jestem pewny, że ta niezidentyfikowana siła to na pewno jest oddział skulls. Jak jeszcze zobaczę mgłę, to będę miał pewność. Epizod 28. Code Talker. Zobaczmy, może uda się go zgarnąć. W tym odcinku jeszcze. Boss, make contact with the old man known as Code Talker. According to the intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you convince security on site is gonna be tight. Watch yourself out there, all right? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. No jest nawet, jest cel misji, żeby go ekstraktować, więc no... Pewnie i tak byśmy go zgarnęli. Nieważne, czy leczenie by tego wymagało, czy nie. Ale jest jedna rzecz, która mnie dość intryguje. Skoro on wie, jak to leczyć, to są dwie opcje. Albo on po prostu jest jakimś... Już długo robi w tym biznesie, czytaj, w leczeniu najróżniejszych chorób i po prostu znalazł na to lekarstwo. Albo to on tę chorobę stworzył. I dlatego wie, jak to wyleczyć. To są dwie opcje. Zobaczymy, co powie gra. Tak, oczywiście muszę dostać się do niego. A to wymaga przejścia przez ten... No, ja też. Także zobaczmy, czy mam rację i czy pojawi się oddział Skulls. Bo jeśli tak, to zamierzam ich unikać jak tylko mogę. Oczywiście! Oczywiście, że pojawią się Skulls. Jest mgła, są takie dziwne czarne tegesy, szmegesy. A to oznacza, że pojawi się tu oddział Skulls. No już są. O! Okej. Nie spodziewałem się takiego oddziału. W sensie myślałem, że oddział Skulls to są tylko faceci. Ej, no kopiuj w klik quiet normalnie. Razy 4. To dosłownie. Wiesz co, nie, jestem ślepy, nie widzę ich w ogóle. Oko mam piesela, który mnie ogarnia. Dobra, ale muszę ukryć się za przeszkodami. Piesel mi w sumie na razie oznaczył tylko jedną. Ja oczywiście nie mam zamiaru z nią walczyć. Bo to jest... RUN! Gdzieś na pewno. RUN! O, granat, świetnie. Nie, nie tędy. Mam gdzieś to, że mnie zauważyła. Nie postrzeliła mnie, to jest najlepsze. Najważniejsze. Dobra, gdzieś tam jest kolejna. Tędy... No, na upartego bym chyba tędy przeszedł. Okay, mapę. No, przeszedłbym, ale muszę iść tędy. Niestety. Dobra, spróbujmy. Dobra, spróbuję użyć jeszcze... Nie, nie to. Spróbuję użyć tego.
Czy to pozwoli mi je zauważyć? Babka dwa albo trzy razy przebiegła obok mnie i totalnie sobie z tego nic nie zrobiła. Dlaczego? Jedna tam, druga tam. Były cztery. Chyba. Dobra, już nie patrzę w moją stronę. Gdzie? Tam, czyli bezpiecznie póki co. Dobra, jak wejdę w las, no to już raczej będę bezpieczny, bo tutaj nie ma dobrego. Tak, nie ma dobrego kąta do strzału, ale w sumie mogą się pojawić i po prostu grzmotnąć mnie kolbą. Albo ostrzem, jak mają maczety. Zakładam, że gdybym się tutaj totalnie po cichu przeskradał, no to kto wie, może poszłoby to o wiele lepiej. Może, na pewno poszłoby to o wiele lepiej. Dobra. Jezu, jaka muzyka. Dobra, słyszałem ładowany, znaczy ładowany, no. Dobierany na pewno. On jest za mną. Jak jest za mną, to ja lecę między drzewami. Między drzewami jest bezpiecznie. Chyba, że mają pociski, które przebiją się na grubość całego drzewa. Mam nadzieję, że tak nie jest. Okej. Na razie powoli do przodu. Poza tym jednym wykryciem na początku idzie nad nieźle. Żałuję go trochę, no ale... No nie spodziewałem się babki dosłownie zaraz obok mnie. Bo nie wykryła mnie tak, która do mnie celowała, tylko jakaś babka zaraz obok mnie się pojawiła i to ona mnie wykryła. Okej, widać już posiadłość powoli. Zajebiście. Na górę! Typie. Nie będziesz mi zeskakiwał stąd. Że czasami się guziki pieprzą. They know about that battle just now. You're right at the mansion. The target's close. Be sure to think this through. Spora ta posiadłość. Co? Trzy? Może czteropiętrowa? Okej, okay, ten niestety nie wejdę. Chyba. Nie wejdę. Sporo typa, jeden za tym. Za reflektorem. I oczywiście w cholernym kasku. No, mam zamiar. To wiesz, żeby przesłuchać, to najlepiej byłoby nie dać się zauważyć, zaś gościa od tyłu. Ja się aż prosi. Dobra, ci są w środku. Tam jest ktoś na górze. Działko przeciwlotnicze, ciekawe. Przydałoby się je zabrać do bazy, żeby oni go nie mieli. Dobra. Hej. Co powiesz? iDroid information updated. Wow. There's more than one entrance. Super. How do you plan on sneaking in? Where are your friends? The map has been updated. I zostań tutaj. Mamy o co? A plus. No to zostaje. Dobra. Wyślijmy do bazy. Działko. Możesz, może zostać, ale działko akurat zabieram. O kurde! Tutaj dwóch typów obok. No come on! O nie! Fuck me! Od checkpointu. Boże, jeszcze miałem nie tą broń wybraną! Czemu to się zawsze resetuje do tej pierwszej broni, no? Co-talker
is somewhere inside the mansion in Lufwa Valley. Find him and extract him. The map has been updated. To był most? Jakoś tam poszedłem. Wow, brawo ja. They know about that battle just now. You're right at the mansion. The target's close. Be sure to think this through. Musim. Na górę. Na górę. Na górę w kucki. Okej. Okay. Może jednak lepiej nie wysyłać tego. Działka. Droid information updated. There's more than one entrance. How do you plan on sneaking in? The map has been updated. Wejście, wyjście. Okej. Tu... A nie, tu jest zamknięte, okej. Są tu gdzieś schody? Jest drabina. Jeszcze problem jest to, że oni tutaj w dwójkach łażą. Spróbuj wysłać to działo. Okej, na szczęście nikt tego nie zauważył. Analysis complete. Na eskę. Won't you try interrogating them? They might know the target's exact location. Tego ściągamy. Nie to chciałem zrobić, no ale dobra. Tego chciałem przesłuchać. Tylko niestety dziabnięcie go tak od... celowanie do niego działa tylko wtedy, kiedy on jest odwrócony. Kiedy ja jestem też dość blisko. Więc dobra, zrzucamy tego ziomeczka i zabieramy go do bazy. Nikt nie powinien tego zauważyć. Słaby. Ten, no ten nie taki słaby, ale mnie też jest zbyt ciekawy. Okej, okay, nie zdążył nikogo powiadomić, to najważniejsze. A plus, to jeszcze możemy go... Jeszcze możemy go wziąć. Właśnie, już tu powoli idą. Wierzmy go jakoś tutaj. O, świetnie. Wierzmy go tak po prostu. No fuck me! W twarz, w twarz! Jest, zdążyłem! Uff, okej, okay. Udało się. Leci do bazy. Tego nie wiem, czy ktoś zauważył, czy nie, ale no finalnie w końcu by się to stało, więc... O kurde, pisała, uśpiłem przez przypadek. A dobra, na szczęście pies szybko wstał. Są ci dwaj? Tak, są ci dwaj oznaczeni wcześniej. No kurka wodna! Dwa razy chciałem go tak załatwić, no. Znaczy go, dwa razy chciałem tak typa załatwić. Ten nie widział, no to przydałoby się go zabrać stąd. Tutaj do bazy. Teraz tylko. Leć. Widzieli to, czy? Nie, słyszeli. Dobra, mogę wyjść za barierkę? Chyba niestety nie bardzo. Idziemy na górę. Widzę mnie powoli. Ale na szczęście to za mało. Jest dwóch. Kurde, ciągle te dwóch łażą, no.
O Boże, serio? Bez jaj. Dobra, tu. Będą szli w dół, czy będą szli dalej, bo to jest dość kluczowe. Dla mnie. Okej, ci się cofają. Ci. Niestety idzie w dół. Dobra, ale może tego uda mi się zajść? No kurde, serio! Rączki do góry. I glema. Obaj są... No dobra, nie są tacy źli, ale widzieli mnie, no bo na mnie jeden nie widział, tak więc... I dobra, jesteśmy w środku. W końcu. O, komunikacja. To może być dobre do zaminowania. Co? Dlaczego ja nie mam min? Nie. Nie, czekaj. Uff, dobra, nie, mam. Mam. Zapomniałem, że to nie ta opcja. Dobra, jeszcze tego detonować nie będę, ale... W razie czego jest to... O, tu mi zagadałem, fajnie. W razie czego jest to odwrócenie uwagi. Amunicji, przeładuj. Pytanie, gdzie mam szukać mojego celu? Wyżej, niżej? Teraz byśmy do kogoś przesłuchać. To jest wyjście. Jak się muzyczka zmieniła. Bardziej są na zewnątrz. Tłumik. Pierdziele, ale to jest... Aj, już ogarnęli typa. A tu jest... Tutaj ogarnął kogoś, dobra. Ja pitolek, jak, gdzie mam teraz tego typa szukać, no? To jest zwykła radio. Na razie jest chyba bezpiecznie, no. Co? A może ktoś po prostu przełożył te zasoby? Ludzie, skąd możecie mieć pewność, że ktoś akurat je ukradł? Wchodzę na zewnątrz. Kurde mać, gdzie jest ten typ? No jak nie ma go wyżej, no to musi być gdzieś niżej w takim razie. Ale jak tu zejść jeszcze niżej? Czemu ta kamera jest tak blisko? Mogę zejść tu? No to byłem wcześniej, co nie? No tak. Ale w sumie tu idę coraz niżej. No tylko, że też tutaj w końcu się... O! Nie skończy się, czy się nie skończy? Nie, to typy obok. Jak to otworzę, no to się... Dygują do środka, nie o to mi chodzi. O! Okej. Okay. Dobra. Okej, schodzę jeszcze niżej.
To już raczej nie będzie ludzi, no trochę wątpię. No plus piesek nikogo nie oznaczył. Jak pusto. Okej, jest przejście dalej. O, zamknięte! Jest cutscenka, czyli to jest tu. Jak klimatycznie wiaterek zawiał i zdmuchnął wszystkie świeczki. Ta hel, czemu się nagle zapaliły same z siebie? Chyba ślepy, stary. It's infecting my men. How do we silence or death? What it could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. Co to jakiś wirus, który atakuje strony głosowe? Parasite has infected your band. Those are its lava. To są larwy? They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host's lungs, killing it. To jest wirus czy nanobot? The particular sound. His words. They attack only those who speak a certain language. Not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. Good. That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, larva have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. Your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. Jakieś bóstwo? My children have upset the Hojo of the world. It falls to me to set it right. Oh! Tak Quiet potrafi. No ale weźmy ten płaszczyk też przy okazji. You secured the target. But he's too old to risk a full extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base.
Zuya Badiabulo was... Boss, he's gonna wipe every language besides English off the face of the Earth. Ironic, isn't it? They gave us language. And now, they take it away. It is thanks to them that man first learned to speak. But now, co ty nie powiesz? O, świetnie, to się nagromadzili. O tak, oni nie zauważą. Znaczy dobra, zauważą, ale nic takiego nie zrobią. Się nie podniosą alarmu, tylko ewentualnie uda się nimi zdzielić. Dobra, gdzie mogę tu wezwać śmigłowiec? No chyba se żartujesz, że ja będę tam teraz z buta leciał. Nie tego już radaru, który mogę rozwalić? Proszę powiedzcie, że jest. Nie chcę tam iść z buta teraz. Nie, no tu musi być jakiś radar. No powiedzcie, że jest. Nie. Ja pierdzielę, iść z buta cały taki kawał. Znowu. Myślałem, że to gdzieś śmigłowiec będę musiał wezwać. O, super, jeszcze te. Jeszcze mi brakuje, żeby znowu chować się przed snajperami. Dobra, znowu żołnierze, którzy się... Dalej te marionetki? Tak, są marionetki. Mówiąc krótko, żołnierze nic takiego mi nie zrobią. Nie, 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 odznacz mi ten marker. Dobra, na razie tu. Ta misja skończy, jak już ją zacząłem, no ale kurde... No, ci żołnierze nie będą problemem. Problemem są snajperzyce, których nie jestem w stanie nawet ominąć porządnie z tym ziomkiem na plecach. Zwłaszcza jak wyjdę na bardziej otwarty teren. Bo tu to jeszcze pół biedy, uważaj. Dobrze. Okej, zdjęty. Kolejny też. A plus. Też A plus. Dobra, zabieramy ich. Znaczy nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Skrzesną tym pasażerem zarażeniem. Nieważne. Co się wiecie, tym pasożytem, który sprawia, że Skulls mają te swoje dziwne zdolności. Dobra. Spróbujmy teraz wezwać śmigłowiec. A właśnie, kurde, wiem, że trochę nie pora na to, ale jak tam combat deployment? Kurde, godzina nagrania. No, jak to wygląda? 8 minut. A no tak, Boże, przecież to... Jezu, ja jestem teraz głupi, przecież to jest...
niedostępne właśnie przez to, że... Odbieramy. Że to jest niedostępne przez to, że właśnie oni są chorzy, dopóki nie wyleczę, to nie mogę tego... obejść. Boże, nie chcę wezwać śmigłowiec, no. Śmigłowiec. I pięknie. Ej, nawet wcześniej! To było tutaj gdzieś. Proszę, nawet wcześniej mogę ten śmigłowiec sobie zgarnąć. No, dawaj go. Okej, już go słyszę. Odlatuję. Dobra. Chłopie, ląduj i zabieraj mnie stąd. Miej pieseła. Okej, powrót nie był tak ciężki, jak sądziłem, że będzie. Bo serio, spodziewałem się czegoś gorszego. Okej, na B. No głównie przez to, że dałem się zauważyć. Ale to jest akurat teraz nieważne. Fabułę mi dać. Boss, we found the bodies of the two missing Intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still. It's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Dobra, co teraz? Wrzuci mnie znowu do helikoptera, czy... Cutscenka! Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained. But you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. Okay. That freak show back there. May the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Jestem prawie pewien, że kilku zgłosiło się na ochotnika. Have you seen one of their vehicles? Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea. Co? Clouds ahead! It's them. Co? Co? Nie! No tylko Kojima i Polsat potrafią takie akcje odwalić, no kurde! To oni! Ciąg dalszy nastąpi.
Ja pierdzielę! Ja teraz chcę znaleźć odpowiedź! So the vocal cord parasites that have infected Mother Base. They're ethnic cleansers designed to silence those who don't fit into Skullface's worldview. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. To jest teraz bardziej takie rozważania w głowie Big Bossa, mam wrażenie. Bo to, co się dzieje aktualnie, to raczej nie to, tylko coś kompletnie innego. Ale dobra, ja lecę od razu, kolejny odcinek nagrywam, bo ciekawi mnie, co się tam naprawdę dzieje. Tak więc okej, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym ogarniemy sytuację w MB. Na razie.